Julia Matuszewska, TP Info, zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo Podgórne. Ulga termodernizacyjna w zeznaniu podatkowym. Reprezentanci trzech grup podatkowych mogą skorzystać z ulgi termodernizacyjnej realizowanej w ramach programu Czyste Powietrze 2023. Informacje o tym, kto dokładnie może z niej skorzystać i jakich formalności należy dokonać, dostępne są na stronie tp.info.pl. Matura z głowy. Wszyscy uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego imienia Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym zdali maturę. Statystycznie nasza młodzież wypadła najlepiej nie tylko w powiecie i województwie, ale i w kraju. Szczegóły odnośnie do wyników dostępne są na stronie tp.info.pl. Serdecznie gratulujemy. Wsparcie psychologiczne dla seniorów. Od 12 lipca seniorzy z powiatu poznańskiego w wieku od 60 lat będą mogli skorzystać z bezpłatnej konsultacji psychologicznej w ramach projektu Zdrowy Senior. Poszczegóły kampanii zapraszamy na stronę tp.info.pl. Dożynki w gminie Tarnowo Podgórne na Folkowo. W niedzielę 13 sierpnia o godzinie 10.30 na placu u księdza za płotem w Lusowie rozpocznie się gminne święto plonów. Jak co roku folklorystyczną oprawę zapewni zespół pieśni i tańca Lusowiacy. Przy okazji tego wydarzenia zorganizowany zostanie przegląd zespołów ludowych, nie tylko polskich, ale i zagranicznych. O godzinie 19.00 wystąpi grupa Kapela Hałasów z Przeźmierowa. Po więcej atrakcji dostępnych przy okazji tego wydarzenia zapraszamy na stronę tp.info.pl. Uwaga, konkursy dożynkowe. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach dożynkowych, które są organizowane w ramach dożynek gminy Tarnowo Podgórne 2023. Gmina przygotowała dla mieszkańców trzy konkursy. Fotograficzny, pola, łąki i ogrody, konkurs rysunkowy Życie na wsi oraz konkurs na najpiękniejszą dekorację dożynkową. Link do regulaminów konkursowych oraz do formularzy zgłoszeniowych znajduje się na stronie tp.info.pl. Sport. Zmiana lokalizacji zajęć z koszykówki. W związku z remontem nawierzchni w hali sportowej przy ulicy Nowej 15 zajęcia z koszykówki, które odbywają się w ramach wakacji w gminie Tarnowo Podgórne, będą przeniesione do hali ośrodka sportu i rekreacji przy ulicy Nowej 60 w Tarnowie Podgórnym. Na stronie tp.info.pl dostępny jest link do wszystkich wakacyjnych atrakcji w gminie Tarnowo Podgórne. Kultura. Najlepsi wokaliści wybrani. Znamy nazwiska uczestników, którzy zakwalifikowali się do udziału w trzecim ogólnopolskim festiwalu piosenki Tarnowo Podgórne, który odbędzie się 27 sierpnia na scenie przed Pałacem w Jankowicach. Przypominamy, że tegoroczna edycja poświęcona jest utworom z repertuaru Anny Jantar. Nazwiska zakwalifikowanych uczestników dostępne są na stronie internetowej festiwalu, a link do tej strony znajduje się na naszej stronie tp.info.pl. Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym uczestnikom. Koncert Andrzeja Krzywego z zespołu Demono. Już w niedzielę 16 lipca o godzinie 17 na scenie przed Pałacem w Jankowicach odbędzie się koncert Andrzeja Krzywego. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Warsztaty z tańców ludowych. 8 oraz 10 sierpnia o godzinie 11 w Centrum Kultury Przyśmierowo odbędą się warsztaty tańców ludowych, które poprowadzi instruktorka zespołu ludowego Modraki, pani Anna Dolata. Zapisów na warsztaty dokonać można poprzez formularz, do którego link podany jest na stronie tp.info.pl. Teatr plenerowy pod tytułem Zapomniana historia. W piątek 21 lipca o godzinie 21.30 na placu Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się spektakl plenerowy pod tytułem Zapomniana historia, którą przygotowali artyści z Teatru Ewolucji Cienia. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Tematyka spektaklu znajduje się na stronie tp.info.pl. Poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy TP Info. Zachęcam do obserwacji naszych kanałów na Facebook, YouTube, Instagram i TikTok. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo Podgórne już za tydzień.